Przez 20 lat szkołę muzyczną drugiego stopnia w Dębicy ukończyło ponad 130 uczniów. Wielu z nich swoją karierę kontynuuje z sukcesami do dzisiaj. Tysiące prób i lekcji, setki koncertów, niezliczone wyróżnienia oraz okazje do wzruszeń były możliwe dzięki podjętej w 1997 roku decyzji o utworzeniu placówki. Założycielem i dyrektorem szkoły został Stanisław Świerk. Znakomity nie tylko dyrygent, ale i organizator wspólnie ze swoimi uczniami oraz nauczycielami wziął udział w jubileuszowej mszy świętej w kościele pod wezwaniem świętej Jadwigi w Dębicy. Słowo do zebranych skierował ksiądz proboszcz Ryszard Piasecki. Dzisiaj przychodzi nam dziękować za szkołę, za tych, którzy pomyśleli o tej szkole, za tych, którzy ją tworzyli i tworzą, za wszystkich absolwentów tejże szkoły. Dziękujemy Panu Bogu. Wspominamy również tych, którzy pracowali, ale i odeszli już z tej niwy na niwę pańską, polecając ich duszę miłosierdziu Bożemu. Duszpasterz najstarszej dębickiej parafii odniósł się także do przypowieści o talentach, prosząc wszystkich uczniów o rozwijanie swoich pasji. A o co prosić? O to, by ci, którzy mają talenty, nie zakopywali ich. Ci, którzy czują muzykę, żeby poszli za tym powołaniem muzycznym, żeby rozwinęli swój talent, swoje umiejętności, żeby z tego wynikło dobro, bo to dobro wszystkim nam jest potrzebne. Nie wyobrażamy sobie, tak jak już powiedziałem, życia bez dźwięków muzyki. Zresztą w liturgii Kościoła muzyka odgrywa bardzo ważną rolę. Po mszy świętowanie przeniosło się do budynku szkoły. Zanim rozpoczął się koncert w wykonaniu uczniów, przedstawiony został dorobek placówki. Plany stworzenia szkoły drugiego stopnia pojawiły się już w latach 80. minionego wieku. Jednak z powodów finansowych zostały one odłożone, a młodzież chcąca nadal kształcić się muzycznie musiała dojeżdżać do Rzeszowa, Tarnowa czy Krakowa. Nową szkołę ostatecznie powołano 1 września 1997 roku dzięki dużemu zaangażowaniu uczniów, absolwentów, nauczycieli oraz dyrektora. Od tej chwili miejskie środowisko artystyczne stało się znacznie bogatsze. W pierwszym roku naukę rozpoczęło 18 uczniów pod opieką 12 nauczycieli. Z biegiem lat młodych muzyków przybywało. Podczas jubileuszowej gali o historii, osiągnięciach i działalności artystycznej mówili dyrektor Stanisław Świerk oraz uczennice Anna Prucnal i Joanna Stryczek. W roku 20-lecia działalności naszej szkoły przywołujemy w pamięci jej dzieje. Sięgając do początków tej placówki, należy podkreślić, że szkoła ta powstała w wyniku olbrzymiego społecznego zapotrzebowania. Ślubą szkoły są wychowankowie. Przez okres 20 minionych lat nasi uczniowie często brali udział w konkursach regionalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych, zdobywając wysokie lokaty. Na słowa uznania zasługują wszyscy laureaci oraz ich pedagodzy. W swoich wspomnieniach nasi uczniowie często podkreślają znaczącą rolę szkoły nie tylko w zdobywaniu muzycznej wiedzy, ale także w procesie ukształtowania ich osobowości. Już w kilka miesięcy po rozpoczęciu nauki uczniowie Szkoły Muzycznej drugiego stopnia wystąpili na pierwszych koncertach. 15 lutego 1998 roku odbył się pierwszy z cyklicznych koncertów karnawałowych, na którym zaprezentowali się soliści oraz big band pod batutą pana dyrektora Stanisława Świerka. Z biegiem czasu koncerty te przerodziły się w wielkie gale noworoczne, podczas których licznie zgromadzona publiczność może podziwiać występy solistów, chórów, zespołów instrumentalnych oraz orkiestry symfonicznej Szkoły Muzycznej drugiego stopnia w Dębicy, prowadzonej przez dyrektora Stanisława Świerka. Na przestrzeni 20 lat w Szkole Muzycznej drugiego stopnia w Dębicy pracę podjęło 57 nauczycieli, którzy kształcili instrumentalistów w klasach fortepianu, skrzypiec, wiolonczeli, kontrabasu, gitary, fletu, oboju, klarnetu, saksofonu, akordeonu, trąbki, waltorni, puzonu i perkusji. W roku jubileuszowym 2017-2018 kadra pedagogiczna liczy 29 nauczycieli. Swoimi wspomnieniami na forum podzielili się również przedstawiciele Komitetu Absolwentów do spraw organizacji jubileuszu 20-lecia oraz inni uczestniczący w uroczystości byli uczniowie dębickiej szkoły. To tutaj nauczyliśmy się, czym jest muzyka, przyjaźń, szacunek, pokora, odpowiedzialność. To tutaj przeżyliśmy jedne z najpiękniejszych lat naszego życia.
i poznaliśmy ludzi, bez których nie bylibyśmy tymi samymi osobami, co dziś. Odwiedzając szkołę, za każdym razem mamy wrażenie, że wszyscy cały czas są tacy sami. A my? My wciąż jesteśmy uczniami, chodzącymi na lekcje do swoich ukochanych nauczycieli i spotykającymi się z kolegami i koleżankami. Pomimo tego, że nasza szkoła, miejsce, w którym przez wiele lat czuliśmy się jak w domu, gdzie wszyscy byliśmy jedną wielką muzyczną rodziną, została gdzieś daleko poza zasięgiem naszego codziennego zabiegania, to wrażliwość muzyczna ukształtowana w sercu każdego z nas sprawia, że przygoda, jaką jest muzykowanie, nigdy się nie kończy. Bardzo miło, bardzo sympatycznie. Szkoła się bardzo zmieniła, także tutaj z koleżanką podziwiamy nową aulę i bardzo nam się podoba. Wspominamy przede wszystkim parapet koło auli, na którym się przesiadywało w przerwach przed egzaminem. Bo szkoła się bardzo zmieniła. Ostatnio jak byłam, to jeszcze przed remontem, więc jestem zaskoczona. Wspaniale. Tak, parapet przed aulą, zgadzam się z koleżanką, szczególnie przed egzaminem, przed oczekiwaniem, przed wejściem na egzamin. Bardzo mile spędzone chwile, bardzo, no trochę stresu, wiadomo, szczególnie przed niektórymi zajęciami, ale bardzo miłe wspomnienia ze szkoły muzycznej. 12 lat chodziłem, w sumie 6 lat pierwszego stopnia, 6 lat drugiego. Byłem chyba czwartym rocznikiem, który tutaj rozpoczął naukę. Także super, no widzę, że się zmieniło dużo, ale wspomnienia zostają. Bardzo dobrze. Najlepsze lata mojego dotychczasowego życia. Ja krótko pracowałam, w drugim stopniu, bo ja raczej pracowałam w pierwszym stopniu. Prosiłam pana dyrektora, podjęłam się tej roli, no i bardzo miło wspominam. Przede wszystkim gratuluję panu dyrektorowi, bo to była decyzja poważna i widać teraz, jakie efekty są. Cieszymy się, że mogliśmy uczyć do tej pory, przez te 20 lat. To było bardzo przyjemne uczucie, miło się spotkać dzisiaj ze wszystkimi absolwentami. Dużo tutaj miłej atmosfery, pan dyrektor zawsze pomocny, wszyscy nauczyciele pomocni. Było bardzo, naprawdę bardzo miło i po latach, ja już skończyłam szkołę około 13 lat temu, było naprawdę bardzo, bardzo, bardzo miło i chętnie bym wróciła. Nie zabrakło również życzeń oraz gratulacji, zarówno tych płynących ze sceny, jak i bardziej bezpośrednich. Wszystkiego dobrego życzę całej społeczności szkoły, szkoły muzycznej, zespołowi już teraz, także myślę, że dalej będzie się rozwijać i krzewić naszą kulturę, będzie kształcić zdolnych muzyków z Dębicy. Pan robi co jemu, tylko zdrówka, wypoczynku, dużo czasu na zajęcia z wnukami, na spacery z żoną. Podkarpacie, powiat dębicki, Dębica byłyby bardzo ubogie, gdyby tej szkoły nie było. W różnych uroczystościach, kiedy uczestniczymy, no trudno znaleźć osobę, która nie była tutaj w tej szkole, zwłaszcza jeżeli chodzi o oprawę muzyczną. Za to wszystko pragnę podziękować, pogratulować i życzyć dalszych sukcesów. Ogromny to sukces przede wszystkim pana dyrektora, który rzeczywiście z ogromnym zapałem, mimo że napotykał na trudności, potrafił stworzyć wspaniały zespół nauczycieli, no i też stworzyć warunki do tego, żeby edukacja muzyczna była na bardzo wysokim poziomie. Dyrektorze, grono pedagogiczne, absolwenci i uczniowie Szkoły Muzycznej drugiego stopnia, to dzięki wam w sercach mieszkańców powiatu i Dębicy, miasta, muzyka gra cały czas i dzięki temu jesteśmy w miarę szczęśliwi. Panie dyrektorze, na pana ręce składam taki list gratulacyjny od samorządu i życzę wszystkiego najlepszego. Sukcesu dalszym. Z perspektywy mijających lat działania artystyczne szkoły zostały uwieńczone wieloma sukcesami. Największą jednak chlubą są osoby z nią związane. Znakomici nauczyciele, muzycy, artyści, kochani uczniowie, drodzy absolwenci oraz pracownicy administracji i obsługi. Panie dyrektorze, życzymy wielu sukcesów, satysfakcji z podejmowanych działań na niwie kultury i sztuki oraz zdrowia, radości w życiu osobistym. Mam ogromny zaszczyt i nie mniejszą radość podziękować w imieniu dębickiej kultury za te 20 lat poszerzania tak, na tak wysokim poziomie oferty kulturalnej dla mieszkańców naszego miasta. Dziękuję serdecznie za to, że mogliśmy się przenosić do piękniejszej części naszego życia dzięki panu, panna nauczycielom i wychowankom, absolwentom.
Obecnie Szkoła Muzyczna drugiego stopnia ma charakter państwowy i wchodzi w skład Zespołu Szkół Muzycznych w Dębicy. Nauka prowadzona jest na 15 instrumentach, w tym m.in. na fortepianie. Już niedługo okazję dołączenia do grona uczniów będą miały nowe osoby. Egzamin praktyczny odbędzie się 17 maja, a test teoretyczny dzień później. Przez 20 lat w Dębicy i okolicy zmieniło się wiele. Jednak tych, którzy kochają muzykę i chcą rozwijać swój talent, nadal nie brakuje. Szkoła muzyczna to dla nich wielka szansa na życiową przygodę. Serdecznie dziękuję wszystkim wykonawcom, naszym uczniom, studentom, absolwentom za przygotowanie dzisiejszy koncert. Dziękuję gronu profesorskiemu jeszcze raz. No i dziękuję na koniec Big Bandowi, który się sprężył i myślę, że nieźle zagrali. Dziękuję bardzo.